Take 1. Vai de novo. Vai. Wojtek Pilichowski, take 1. Sábado, estamos aqui com o Wojtek. Esse é o cara. Solta a vinheta. Bom dia, contrabaixo. Estou muito feliz em Wojtek. Meu, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui no meu programa. Esse bom dia contrabaixo. É isso aí. Esse é o cara. Como você começou no contrabaixo? Wszystko się zaczęło, kiedy miałem 14 lat. Wtedy jeszcze we wschodniej Europie, w Polsce, był głęboki komunizm. Z niczym nie było łatwo. Dla mnie muzyka była takim biletem do innego świata. Coś może być kolorowe, chociaż w moim wnętrzu, jeżeli na zewnątrz jest wszystko szare. Miałem 14 lat, pierwszą gitarę kupiłem kompletnie nie mając o tym zielonego pojęcia. Po prostu zapytałem, czy są gitary basowe. Wtedy w Polsce można było kupić tylko dwa rodzaje gitary basowej. Tak to się zaczęło. Na początku grałem punk rocka. Potem pomału poznawałem muzykę, poznawałem ludzi. Kiedy miałem 18 lat, wtedy moja rodzina przez kilka lat zbierała pieniądze, żeby kupić mi ten pierwszy profesjonalny instrument. Wreszcie go miałem. Kiedy miałem 22 lata, zacząłem grać zawodowo. Wtedy zacząłem zarabiać pieniądze z grania muzyki, chociaż pierwszy taki duży festiwal w Polsce zagrałem mając lat tylko 20, ale żeby zarobić duże pieniądze, musiałem przed chwilą poczekać. Chociaż tych dużych pieniędzy tak naprawdę nigdy nie zarobiłem. I może to i lepiej, bo wciąż chce mi się grać. Você tem 16 discos, agora tem um álbum novo. Me conta a história desse disco aqui. Tak, to jest moja 16. solowa płyta. Pierwszą nagrałem w 1994 roku. I w sumie ta płyta jest powrotem do takich korzeni w muzyce. Fusion, jazz rock. W zasadzie po mojej pierwszej płycie w 1996 roku podpisałem kontrakt z Universal Music. Od tamtego czasu bardzo, bardzo szukałem w tym, co w muzyce jest nowoczesne, co jest modern, co jest modne. A ta płyta jest takim powrotem do korzeni, ale nie tylko jeżeli chodzi o muzykę, ale też jeżeli chodzi o moją naturę. Ponieważ bardzo ważnym elementem w tym jest tytuł płyty Vandal. W czasach, w których w Europie wszyscy w tej chwili szukają swoich korzeni, zastanawiają się, kim tak naprawdę są i co oznacza być Europejczykiem, co oznacza być Polakiem, co oznacza być Niemcem albo Szwedem. Tytuł tej płyty nawiązuje też do tego, kim byliśmy kiedyś. Te plemiona, na które składała się ta wycieczka Wandali na początku naszej ery do Rzymu, jest też takim moim przesłaniem, że nawet ci, którzy są teraz mali, za takich są postrzegani, kiedyś mogli dokonać rzeczy wielkich. Jest to dla mnie też ważne muzycznie, dlatego że to jest album, który był nagrywany na 100%, to znaczy nie było żadnych dokrywek. Cały zespół usiadł w jednej sali i graliśmy. Głównie oczywiście przygotowywaliśmy się do tej płyty dosyć długo, to były 4 tygodnie prób, zanim weszliśmy do studia i nie nagrywaliśmy na ślady jeden po drugim, ale wszyscy razem tą płytę nagrywaliśmy, więc Vandal jest też takim trochę moim zgłoszeniem się co do tego, kim tak naprawdę jestem, kim tak naprawdę byłem i teraz, kiedy mam już prawie 50 lat, jakby chcę się określić nie tylko muzycznie, ale też z nazwą.
Zanim byliśmy, my w Europie Słowianami byliśmy wandalami. Jeżeli ktoś chce, wandalizm to jest, są dwie różne nazwy. Wandalizm to ludzie, którzy coś niszczą. Wandalowie tak naprawdę byli ludźmi, którzy umieli kreatywnie myśleć i wspólnie myśleć o tym, żeby tak naprawdę tworzyć, a nie burzyć. Essa é a quarta vez que você vem para o Brasil. Você tem uma conexão forte com a gente. Fala um pouco disso. Pierwszy raz do Brazylii przyjechałem 4 lata temu. Pierwszym miastem, które odwiedziłem, było Araras. I uwierzcie mi albo nie, ale od razu pomyślałem sobie, że czuję się tutaj jak w domu. Więc wniosek był taki, że albo w mojej poprzedniej inkarnacji, albo przyszłej, albo byłem, albo będę Brazylijczykiem. To niesamowite, jak daleko wyjechałem z domu. Przyjechałem do Brazylii, a czułem się po prostu jak u siebie. Relacje z ludźmi, jedzenie, pogoda. To naprawdę wszystko tutaj jest bardzo niesamowite. I za każdym razem, jestem czwarty raz, za każdym razem przyjeżdżam tutaj z wielką radością. I za każdym razem odkrywam tutaj coś nowego. Ale oprócz tego, że odkrywam coś nowego, odkrywam też to, że to wszystko mnie zachwyca, ale jakoś w dziwny sposób mnie nie dziwi. Po prostu odbieram to jako coś, co jest naprawdę kapitalne i świetnie się z tym czuję, ze wszystkim, co jest brazylijskie. Nie wiem, jak to się dzieje. No na pewno chciałbym powiedzieć o brazylijskich basistach. Pierwszy basista, którego poznałem, to właśnie Araras, Eduardo Kuzdra. Basista, producent, znakomity człowiek, świetny muzyk, świetny basista. To też Eduardo kiedyś zaprosiłem razem z Maria Liza do Polski i to jest niesamowite, kiedy on wziął moją gitarę basową w swoje ręce, ten instrument brzmiał zupełnie inaczej. To ciekawe, kiedy oddajesz komuś swoje narzędzie pracy, które powoduje twój charakter i twoje brzmienie, bierze to ktoś inny, tą gitarę do ręki i brzmi to zupełnie inaczej i też fajnie, a może lepiej. Drugim basistą, którego poznałem tu w Brazylii, to Celso Pichinga. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że wczoraj mieliśmy okazję zagrać pierwszy raz razem na scenie. I to ciekawe, kiedy poznajesz kogoś na drugim końcu świata, wychodzicie razem na scenę, w zasadzie bez żadnej próby. I czujecie się na tej scenie w taki sposób, jakbyście spędzili naprawdę kilka lat w jednej sali prób i razem pracowali nad każdym detalem. Okazało się, że jakieś szczegóły rytmiczne czy harmoniczne, to zrozumienie się na scenie wyglądało tak, jakbyśmy naprawdę spędzili kupę lat razem na trasach i w studiu. To niesamowite znaleźć brata na drugim końcu świata. I jeszcze jeden ważny basista dla mnie, taka postać młoda tutaj na rynku muzycznym w Brazylii, Ricardinho Paraíso. It's correct? Ricardinho Paraíso, młody człowiek, młody basista, ale świetny basman po prostu. Facet, którego trzeba koniecznie pokazać światu, w jaki sposób można zawrzeć własną muzykę ludową w nowoczesnej oprawie, w nowoczesnym charakterze. To jest coś, nad czym się ostatnio bardzo skupiam, bo też ta moja płyta Vandal, którą nagrałem, ona też pokazuje ten polski folklor i tym bardziej właśnie Ricardinho też jest dla mnie takim człowiekiem, którego koniecznie trzeba pokazać światu, w jaki sposób nowocześnie, super profesjonalnie, z wielkim sercem można zagrać na basie, pokazać Brazylię, pokazać siebie i pokazać to wszystko, co nowoczesne w muzyce. I co ważne, tutaj w Brazylii mamy takie powiedzenie w Polsce, że jak rzucisz kamieniem, to na pewno spotkasz kogoś znajomego w tłumie, nie? I to jest tutaj w Brazylii, ja to tak odczuwam, że jak się wychodzi na ulicę i rzuci się kamieniem tak na oślep, to na pewno się trafi w tym kamieniem w dobrego muzyka. I tak jest w Brazylii. To Brazylia jest niesamowita, grałem Pouso Alegre. Grałem koncert, kiedy poprosiłem ludzi, żeby klaskali razem ze mną, to oni klaskali do samego końca kawałka. W ogóle się nie zatrzymali ani przez moment. I co ciekawe, może to też dlatego, że grałem w szkole muzycznej, ale myślę, że ci,
że wy tutaj w Brazylii się po prostu z tym rodzicie, że ten time w muzyce, ten czas, ten rytm jest w was tak silny, że kiedy poprosiłem ludzi, żeby klaskali ze mną na koncercie, oni klaskali do samego końca kawałka i w żadnym momencie, kiedy grałem z nimi, tak, bo w tym momencie tworzyliśmy wspólny zespół, nie czułem się źle. To był super komfort grania z ludźmi, którzy cały czas rytmicznie klaszczą, a ja gram. Oi, o objetivo do Bom Dia Contrabaixo é você passar uma dica para quem está do outro lado da telinha, pode ser? Ok, teraz chciałbym podzielić się z Wami tym, w jaki sposób moim zdaniem powinno się zacząć przygodę z muzyką, kiedy... A może już macie swoją pierwszą gitarę basową i chcielibyście zostać basistą. Dużo ludzi mnie pytało o to, co zrobić, żeby zostać zawodowym muzykiem. Moja odpowiedź zawsze jest taka sama, zawsze jest tak samo prosta. Wystarczy ćwiczyć 10 lat po 10 godzin dziennie i już. To bardzo proste. Wiem, że to brzmi jak dowcip, ale to jest naprawdę jedyna droga. Jeżeli nie będziecie ćwiczyć 10 lat przez 10 godzin dziennie, pretensje, że nie zrobiliście kariery, możecie mieć tylko do siebie. Ważna rzecz, nawet jeżeli ćwiczycie gamę C-dur, feeling w muzyce, tak? Że niektóre te zespoły grają jakby z tyłem, niektóre wprowadzają wartość ad libitum. Ale zanim to wszystko się stanie, trzeba najpierw mieć pojęcie o metronomie. Oczywiście mamy za mało czasu, żebym teraz mówił dokładnie o tych wszystkich zagłoskach. Przejdę dalej. Oczywiście też wiele osób pyta mnie, co zrobić i w jaki sposób grać slap. Tak? Pierwsza sprawa to, że mam tutaj taką dziwną nakładkę na kciuku. To chodzi o to po prostu tylko i wyłącznie, żeby nie bolało. Gram bardzo mocno i kiedyś dawno temu, kiedy miałem bardzo złe instrumenty, musiałem uderzać bardzo mocno, żeby te instrumenty się odezwały w jakiś fajny sposób. Wydawało mi się, że to jest jedyna droga. Niestety ten nawyk, zły nawyk został mi do dzisiaj. Dlatego używam właśnie tej nakładki, żeby po prostu palec nie bolał. Żeby dojść do tego, w jaki sposób grać szybkie tempa, najważniejszą rzeczą jest to, żeby grać wolne tempa. Wszystko trzeba grać powoli, na przykład to. Sama przyjdzie. Na całym początku trzeba grać bardzo wolno. Jeżeli jest jakaś szkółka, taka bardzo międzynarodowa, którą mógłbym Wam polecić, to spróbujcie znaleźć gościa, który nazywa się Tony Oppenheim i on kiedyś zrobił taką szkółkę Slap It. Naprawdę bardzo polecam. No i cóż, trzeba po prostu ćwiczyć. Trzeba ćwiczyć to wszystko, co starsi i mądrzejsi nam pokażą. Ale dla mnie osobiście inspiracją są wszyscy muzycy. Czasami nie tylko muzycy, wiadomo. Ważne jest to, żeby
żeby umieć znaleźć tą inspirację, żeby umieć wytrzymać z kimś przez 10 godzin w sali grup, bo tyle czasami trzeba wytrzymać. Ale też bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że muzyka to są emocje i żeby nie bać się wymyślać własnych sposobów grania na gitarze basowej. Po prostu własne. Jeżeli macie jakiś pomysł na to, żeby coś skomponować, jeżeli to będą cztery dźwięki, nie wiem, na przykład ten dźwięk to jest G, potem mamy G oktawę wyżej, później mamy dźwięk B-flat, to będzie nam już określało, jeżeli dodamy jeszcze do tego dźwięk D, to będzie nam określało mniej więcej intonację G-moll. Samemu swoje własne rzeczy, które będą nam sprawiały trudność, bo w ten sposób będziemy mogli wytrzymać dłużej ćwicząc. Ile godzin można ćwiczyć ciągle to samo? Pozdrawiam. Obrigado! Obrigado! É isso aí! Fala um pouco para mim dos endorses de vídeo mesmo, patrocinador. Inclusive foi o Voi que apresentou lá para o Adrian Manuski, né, e estou com baixo assinado por ele, que eu estou super feliz com isso. Me fale um pouco do instrumento. Tak, w XXI wieku to bardzo istotne, jakiego sprzętu się używa. To zawsze było w muzyce istotne. To nie było nikomu obojętne 200 czy 300 lat temu, czy używa instrumentu Stradivarius, czy też jakiegoś innego. Ale w dzisiejszych czasach to jest wyjątkowo ważne, bo to już nie jest tylko gitara. Ale od gitar chciałbym zacząć. To jest bardzo specyficzny instrument, bardzo specyficznej firmy. Firma nazywa się Maruszczyk. 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 Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale fajnie brzmi. Maruszczyk. Jak zagranie na hi-hat. Maruszczyk. Adrian Maruszczyk jest moim przyjacielem i ja tą przyjaźń eksportuję dalej, dlatego jakby w linii przyjaźni instrument tej firmy znalazł się w twoich rękach, Sesjo. I bardzo się cieszę, że używasz i że tak świetnie ten instrument w twoich rękach brzmi, bo to też jest ważne, żeby identyfikować się z instrumentem. Ten instrument to nie jest tylko kawałek drewna z jakimiś tam metalowymi drucikami, tylko to jest kawałek nas samych. I cieszę się, że Sesjo też używa dokładnie tego samego modelu. To jest mój sygnowany model, Maruszczyk, Wojtek Wilichowski model, dlatego tutaj na gryfie jest takie pi, to jest tak jakby symbol matematyczny pi, ale też zawiera dwie litery p, i. Bardzo ważne w tym instrumencie jest to, że gryf jest z węgę. Gatunek tego drzewa nazywa się węgę. Ja nawet nie wiem, czy to jest brazylijskie drzewo. A może nie, może się mylę. Okej, nie będę długo się rozwodził nad technicznymi sprawami. Ważną sprawą jest, że preamp tutaj jest Aguilara, przystawki Bartolini. No i ten instrument jest dokładnie taki, jakim chciałem, żeby był, ponieważ jest to mój sygnowany instrument, zrobiony dokładnie tak, jak mi na tym zależało. Te przestawienie, możliwość przestawienia struny z dźwięku E do D jest też dla mnie bardzo istotne. Wszystkie detale znajdziecie na stronie publicpeace.de albo publicpeace.com. Albo po prostu poszukajcie Maruszczyk Instruments i też na pewno znajdziecie dużo wiadomości na ten temat. Struny, które mam tutaj, to zupełnie niedawny owoc, dlatego to są struny włoskiej firmy IQS. I też bardzo się cieszę z tego, że jest to mój sygnowany set, dość nietypowy. Dlatego, że G struna ma 0,35, potem jest 0,55, 0,75, 0,95. Przeważnie na innych instrumentach, kiedy gram w sześciostrunowym basie na przykład,
G struna ma 0,45, ale na tym instrumencie bardzo ważna jest dla mnie ta elastyczność. Poza tym, co ważne, że jakby budowa tego instrumentu, to, że przystawki są humbucker, to, że są cienkie struny i to, że ten instrument jest w ten sposób zbudowany przy graniu moją techniką. Wszystko jest dokładnie tak, jak chcę. Jakby ta relacja między uderzeniem kciukiem a szarpnięciem jest dokładnie taka, jak chcę. I w dynamice, i w barwie. Bardzo ważnym elementem tej całej układanki i tego, jak brzmimy, jest wzmacniacz Aguilar. Mam kilka wzmacniaczy Aguilar i świetnie mi się współpracuje. Tutaj akurat wielkie pozdrowienia dla dystrybutora tej firmy w Brazylii. Zawsze bardzo mi pomagają, kiedy tutaj jestem i naprawdę Aguilar Brazil rządzi. I dzięki wielkie. I też dziękuję Dave Avenues, którego kiedyś poznałem we Frankfurcie. Kiedyś mu powiedziałem, jeszcze zanim byłem endorserem Aguilara, powiedziałem mu, że i tak mam tego Aguilara w domu i wzmacnia się kolumna, ale to świetny sprzęt, moim zdaniem absolutnie niezbędny do mojego grania i polecam zarówno te instrumenty, jak i struny, jak i wzmacniacze Aguilar każdemu. Może jeszcze go doprecyzuję, ponieważ tak jak używam też innych gitar maruszczych i też innych rozmiarów strun do innych instrumentów, tak też używam różnych wzmacniaczy Aguilar, ale używam na przykład trzech rodzajów głów: DB751, AG700 i Tonhammer 500. Tak też używam Wojtek Pilichowski Custom czterostrunowego. Mam też czterostrunowy jazz bass, gitarę basową typu jazz bass. To się nazywa Jake. Mam sześciostrunową basówkę Frog i też sześciostrunowego fretlessa. Tego typu gitar mam trzy, aczkolwiek akurat ta jedna jest moją ulubioną. Na koncertach muszę używać trochę więcej gitar, ponieważ jak się gra w sposób tak niekulturalny jak ja, często się zrywa struny, więc ten następny instrument musi być pod ręką. Então, me fala um pouco das suas redes sociais. Eu sei que você tem um trabalho, tem muitos seguidores no mundo. Fala um pouco dessa sua experiência de incentivar bastante gente no mundo inteiro. Social media to coś, co w takich ludzi jak mnie i Sergio zaskoczyło. Nagle pojawił się Facebook, Instagram, YouTube i rzeczy, o których nie śniliśmy kiedyś. Nagle się wydarzają. To co dla niektórych ludzi, niektórzy ludzie urodzili się i są na tyle młodzi, że nie pamiętają czasów, kiedy internet nie istniał. Albo to, że można zadzwonić do kogoś z samochodu. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Ale oczywiście jest to świat, w którym trzeba się odnaleźć. To jest zupełnie inny świat. Kiedyś nagrać płytę, zagrać trasę koncertową, to wszystko wymagało zupełnie innych zabiegów, niż wymaga w tej chwili. Dbałość o social media, umiejętność rozmawiania z ludźmi przez komputer, przez Facebook, przez Instagram, to wszystko jest istotne. Przyznam się szczerze, ja musiałem skorzystać z pomocy młodych ludzi normalnej, zawodowej, profesjonalnej firmy, która mnie tego nauczyła i która do dzisiaj gdzieś w tym wszystkim mi pomaga. I oczywiście bardzo ważną postacią też w tym jest mój menadżer, który nie jest osobą młodą, ale ten facet naprawdę potrafi to wszystko ogarnąć. Więc pracujemy nad tym razem i to jest coś, czego nie można zaniedbać. Kiedyś nagranie płyty to znalezienie kontraktu, później już prosta rzecz, kilka plakatów na mieście, wywiad w telewizji, wywiad w radio, umówienie koncertów i tak dalej. W tej chwili to wszystko wygląda inaczej. Nie będę opowiadał, jak to dzisiaj wygląda, bo jeżeli jesteś młodszy ode mnie i oglądasz teraz ten wywiad, to na pewno wiesz to lepiej niż ja. Ale rzeczywiście tak, ten świat wygląda inaczej i trzeba o tym pamiętać, że to wszystko jest istotne. Ale w tym świecie też pojawiają się rzeczy, które nam pomagają. To nie jest tak, że to wszystko jest dziwne i złe. Jest to dziwne, ale też dobre. Trzeba to tylko zrozumieć, że świat się zmienia i technologia się zmienia i trzeba za tym umieć podążać. Jeżeli chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć o mnie, zapraszam na mój Facebook. Mam dwa konta na Facebooku. Jeden oficjalny, drugi nieoficjalny, czyli Wojtek Pilichowski i Wojtek Filip, pomyliłem się we własnym nazwisku. Wojtek Pilichowski
I Wojtek Pilichowski Priv, czyli mój prywatny. Mam też swój kanał na YouTube, ale na YouTube też znajdziecie sporo filmów ze mną, nie tylko z mojego kanału, nie tylko na moim kanale. Aczkolwiek dla mnie najważniejszy jest koncert. To, kiedy wychodzę przed ludzi, z moim zespołem, z ludźmi, z którymi pracuję, wychodzimy na scenę, widzimy przed sobą ludzi i to jest ta najważniejsza interakcja w muzyce. To jest to, po co zostałem muzykiem. Tak naprawdę. Nie po to, żeby publikować następne zdjęcie na Facebooku. Tylko, żeby po prostu grać. Cieszyć się tym, że mogę grać i mogę spotykać fantastycznych ludzi. I to jest bardzo ważne. I też bardzo ważne jest to, że można wciąż rejestrować swoją płytę i mieć ją właśnie w takiej postaci, a nie MP3. To jest dla mnie, jest i zawsze będzie bardzo istotne, że to jest fizyczna płyta, którą można otworzyć, można przeczytać, co tu jest, można się dowiedzieć, kto zagrał, jak zagrał. Jakość tej płyty jest zupełnie inna niż MP3 czy udostępniania. Także polecam wszystkim pamiętać, że muzyka to świat emocji. Po pierwsze, muzyka to emocje. Po drugie, to technika, sprzęt i cała reszta. Estamos sada, me siga nas minhas redes sociais, dá o sininho, meu canal no YouTube. Lancei site que tem play aluno gratuito para você. Também estou lançando curso online. E agora com vocês, Wojtek. Obrigado. Ei, vai.